I zrobisz tak. Klaszczesz, klaszczesz. I teraz robimy tak. Podnosisz rękę, siema. To jest zawsze zaczęcie siema. Filmiku. Siema, witajcie na kanale Śpimy. Na kanale, który sobie odpalasz, w którym gadamy głupoty przez 40 minut, po to, żeby ci się łatwiej zasypiało. Bo słuchaj, niektórzy ludzie tak mają, że muszą sobie coś włączyć, coś wtedy leci, jakoś się łatwiej usypia. Ja na przykład tak oglądałem w telewizji o 4 w nocy, jakoś tak średnio jakieś ezoteryczne rzeczy leciały i koleś sobie wróżył. Wiesz co, tak, spotkałem się z taką opinią, nawet użytkownik Krajfidet 45 minut temu napisał komentarz, czy ktoś też jeszcze też tak ma, ale żyje mi się jakoś lżej z taką myślą, że położę się wieczorem i was usłyszę. Jest mi lepiej myśląc w ten sposób, dziękuję. Kurde, to tak brzmi z jednej strony miło, z drugiej tak... Ja się strasznie obawiam... Ja się strasznie obawiam tego... Czego się obawiasz? Że ludzie się przyzwyczają za bardzo do tych odcinków. Właśnie, czy przyzwyczają, to tam jest wywalone, można się też odzwyczaić, ale... Takie, jak to usłyszałem, to miło mi się zrobiło, ale też jakieś takie... Niepokój? Brzemię na swoich barkach poczułem, że jakąś odpowiedzialność poczułem ja dla ludzi, że nie wiem... Ja powiem tak, cieszcie się póki to jest, bo jak nie będzie, to się zapłaczecie, zobaczycie. No tak zawsze jest. Będzie, jak ten na przykład... będzie jeden odcinek, który będzie się nazywał koniec i wtedy będziecie smutne minki wysyłać, no. Nie, mi się wydaje, że nie będzie takiego odcinka. Po prostu przestaniemy to robić. Po prostu przestaniemy to robić. Tak radę daj, dajmy radę, kurwa. No tyle, ile damy radę, to tak, no oczywiście, no ciśniemy, póki jest opcja, co ci mam powiedzieć. Daily rok. Nie, albo... rok to nie. No rok! A ja ci od razu mówię, że nie. Dlaczego? Bo ci to powtarzam od początku, więc będę się trzymał tematu. Ja nie jestem chorągiewą, daily... nie zmieniam. Jakie jest najdłuższe daily na YouTubie w Polsce? Rekord. Kusiek. Kurczę, kiedyś YouTuberzy właśnie nagrywali tak dużo dużo. To też opiewa trochę o temat dzisiejszego odcinka, ale zanim to powiemy, przypomnę o playliście, które jest na kanale. Obejrzyj sobie z playlisty, żeby... Dobrze. Żebyś oglądał tylko nasze filmy i nic się nie wybudziło z twojego pięknego snu. To jest ważne, żeby dobrze się zregenerować, przeżyć te wszystkie fazy snu odpowiednio, więc nie wiem, zanim zaczniemy temat dzisiejszego odcinka, jakim jest pewnie, ale Kongo. No właśnie, ty chciałeś odcinka. Coś... Okej, może być, coś chciałeś a powiedzieć, a jak będzie żółty, ale... to się tak wkurwie, jak będzie żółty dolar. Ale dobrze, to zaraz o tym pogadamy. Skoda. Bo jeszcze przed tym warto dodać, że jesteś piękną, super... inteligentną jesteś osobą. Cudownym człowiekiem, osobą, która to słucha, tak. Jesteś cudowna. Kochamy cię, mamy nadzieję, że się nie będziesz zmieniać. Jeżeli ktoś cię wkurwia, no to... Nie no, warto się zmieniać właśnie, olej. Warto się zmieniać. Jeżeli tak, chcesz, jak ci to pasuje. Jeżeli masz ochotę się zmieniać, to się zmieniaj. Jakby, to jest twoje jeżeli życie. Masz ochotę się zmieniać, to się zmieniaj. Jak nie masz, to się nie zmieniaj nawet pod wpływem innych ludzi. Jeżeli myślisz, mówią, że jesteś NPC-tem, to nie, zmienił, jesteś głównym bohaterem tego się. Serialu. I pamiętaj, zwanym że... życiem. Każdy dzień jest ważny. Oprócz tych, co były już. Te, co były, to się nie musisz przejmować tym. Przejmuj się tym, co będzie. No, jeżeli były jakieś słabe, to nie. Dobra, ale powiedz, słabe, to nie. powiedz, zanim co chciałeś powiedzieć. Zanim zaczniemy temat Kongo... Ja naprawdę sam jestem ciekaw, no bo żeś rzucił taki coś... Zanim zaczniemy temat Kongo... I nie powiedziałeś co. Miałem jeszcze jakąś taką anegdotkę, którą chciałem powiedzieć, ale powiedziałem do Arka, że powiem ją na odcinku, bo uważam, że to no jest no właśnie dlatego fajny. Chcę, żebyś do tego dążył szybko, dobrze. Bo jestem ciekaw. No to... A ja nagrywam dźwięk. A tam tak, co nagrywam. Dźwięk, musisz... Mamy dwa dziwne komentarze dzisiaj. I ja się zastanawiam, czy to jest troll, czy to jest prawda. No to dawaj, zaprezentuj je. Jeden komentarz został napisany przez użytkownika Wataha nie gryzie, Wataha pożera 47 minut temu. Warto dodać, że Wataha z Siekutaha. To też warto dodać. Tak. No. Ale... Kurwa, no, zaraz myślę, że na serio tak myśliwy. Czy co? Zaraz myślę, że na serio tak myśliwy. Ale... No bo to śmieszne jest. Panie i panowie, taki komentarz również powstał od użytkownika Wiku Siaowo. Taki sam? Bardzo podobny. Bardzo podobny, pojebany komentarz, którego może nie rozumiem. Koleś miał dwa konta wytłumacz i sobie mi napisał. To. No ale dobra, powiedz, bo nie pierwszy wiem, komentarz brzmi tak. Mam nadzieję, że moje dziecko będzie lepszym człowiekiem dzięki wam. Puszczam mu wasze filmy. Nie radziłbym tego. Nie radziłbym tego. No. Nie, no to kurwa, z jednej strony to brzmi jak troll. A z drugiej nie. A z drugiej w internecie naprawdę teraz jest tyle rzeczy, teraz, że wszystko jest możliwe. Teraz dosłownie wszystko to jest teraz możliwe, więc... To teraz czaj to. Wikusia UW napisała. Nie, no Wikusia UW, nie, dobra. Nie, to jest troll. No, to Wataha jest prawdziwe Kutaha, taki komentarz by napisał, czy tam Wataha pożera. A Wikusia UW ma prawdziwe zdjęcie, jakieś to Wataha, że ma dwóch subskrybentów i napisała taki komentarz.
Moja mama i tata oglądają was na telewizorze w salonie XD. Pozdrawiam chłopaki. No to to już jest bardziej prawdopodobne. To jest prawdopodobne bardziej. To jest możliwe, to jest możliwe. To pierwsze nie, ale drugie tak. Masz rodziców i oni oglądają randomowy kanał dwóch typów, co pierdolą głupoty przez dwie godziny. To pozdrawiamy rodziców Wikusi. Pozdrawiamy Wikusia owo twoich rodziców. Powiedz im, że to ty, bo może... Czekaj, jeżeli macie, jeżeli inaczej. Jeżeli jesteście rodzicami, macie córkę, która nazywa się Wiktoria, to ona napisała ten komentarz. Jak coś. Tak, i jeżeli oglądacie nas w salonie, na telewizorze w salonie. Prawdopodobnie ma czarne włosy albo blond, bo są dwie typiarki na awatarze. Bo jak mają koleżankę taką, to też. No. Okay. I oglądają nas teraz w ogóle, bo 9 minut temu napisany komentarz, więc pewnie się jeszcze odcinek nie skończył i dalej to oglądają. No to to jest możliwe, bo na przykład... Więc chciałem zapytać, czy naprawdę... Kurde, ja ci powiem... No właśnie, poczekaj, bo ja na przykład pamiętam już wtedy, kiedy moja siostra miała jedno z dzieci swoich. To był 2010 rocznik. No to wtedy już ja byłem taki starszy, trochę gimnazjum i tak dalej. No on był taki mały. A teraz jak się widzimy, to on jest wtedy, teraz w tym wieku, co ja wtedy byłem jakoś plus minus. I też jest kumaty tak już i tak dalej. To mi się tak wydaje kurwa dziwne. Ja się czuję, jakbym się nie zestarzał, ale nie dorósł jakoś szczególnie. A no ale... ten dzieciak, który był noworodkiem wtedy, teraz już jest taki, że mówisz, siema ziomuś, a za parę lat będziemy browary pić. Dobra, ja nie jeszcze, wierzę w to. Jeszcze nie może, ale... To nie może być prawdziwe, stary. Ale za parę lat będziemy pić browary, więc... To nie może być prawdziwe, sprawdziłem suby tego kanału. Nie, Wikusi może być prawdziwe. Watacha nie. Watacha mi się wydaje, zaraz sprawdzę jeszcze Wikusi, ale Watacha subskrybuje Minecraft, nie, Pro, Lexi, GM2L, Nerwarian, Michelin... Warszawski nie, Watacha nie jest prawdziwym komentarzem. To jest komentarz typu, jak pisali, śmieszny, idealne to... do oglądania po powrocie z przedszkola. Dziękuję chłopaki za odcinek. A Wikusia owo dołączyła do YouTube'a 7 marca, czyli ten kanał może być fejkowy. Nie ma treści, nie ma sensu. Nie, Wikusia ma sens ten komentarz. Takie coś może się wydarzyć w tej przestrzeni. Ktoś napisze, potwierdzam, byłem rodzicem, potwierdzam, byłem salonem, potwierdzam, byłem telewizorem. Potwierdzam, tak nie, no, będą tak pisać na następnych odcinkach, pod tym odcinkiem tego tam pisać, że ej chłopaki, jak coś, to ja byłem mężem tej żony, która ma córkę, która was napisała na komentarz, tak będą pisać. Może napiszą. A może to jest dziecko ten, bo kiedyś opowiadaliśmy historię, jak jakiś pan nas zaczepił przy sklepie i mówił, że z żoną ogląda. A mi się może podoba, to wszystko się łączy. Jak ludzie nam, nam robotę jakby zaraz wykonują, na przykład top lajkowany komentarz pod ostatnim odcinkiem jest: dobranoc wszystkim, jutro jest wielki dzień, pamiętaj, że jesteś wartościowym człowiekiem, nie zapomnij odpalić tego filmu z playlisty. No ale nie każdy czyta komentarze, więc ta robota nie jest wykonana za nas, wszystko, musimy to powiedzieć. Wszystko no co... wiem, to tak cały czas piszą, to miłe. No. Fajna społeczność tutaj się wytworzyła, więc to fajnie, ale przejdźmy do... temaciku może już, jak Kongo? Poruszyłeś to, co chciałeś ale poruszyć. Kongo. Właśnie o czym my mieliśmy pogadać, kurczę? O youtuberach, którzy kiedyś byli popularni, później jakoś przestali działać i nie byli i teraz na przykład znów są, albo nie są, chciałem, tak ogólnie. W aspekcie Ale Kongo chciałem pogadać o tym, że zobacz, że masz Meduskę, który był kiedyś popularny, no jest sobie robiąc Meduska. Streamy na Omega. No. Potem miał jakiś lekki moment, w którym... tak powiem, zleciał w dół. Śmieszne telefony. No i dlaczego? Gabrysia Bąk. Nie oglądali go aż tak bardzo, nie? I teraz... Kiedy? Że po tym przerwy, jak chce no, tam jakoś w trakcie, tak... nie? No tak, miał to nie jest tak, że on Meduska. Miał przerwę chyba, bo tam pamiętam, że był jakiś stream z tą dziewczyną. A coś tam działał, jakiś CS-a robił, jakieś tam inne takie jakieś rzeczy. Tam rzeczy robił. Tam se streamował. No ale miał spadek na jakieś tam wyświetlenia, tak. Czy... I teraz nagle wrócił. I ja właśnie chciałem pogadać o tym hype'ie. No. O tym. No właśnie. Momencie, jakoś akurat tak, jeżeli chodzi o to jest... szczególne, to Kongo czy to Meduza, jakoś nie śledzę za bardzo, bo to jest na Twitchu. Ja a zawsze ja mam ten problem, że jak coś jest na Twitchu, to ja tego nie śledzę. Chyba, że mi się szoty wyświetlają na YouTubie albo TikToku, a na przykład z Meduzą mi się nie wyświetlają. Nie wiem, czemu nie robią tych szotów, czy co. Ja mam straszną awersję. Nie wiem. To się mówi awersja. Nie wiem, czy to jest dobre awersja słowo określone. To takie, że jakiś taki trochę jakby inaczej odpychasz od czegoś. Strasznie nie lubię rzeczy, no nie strasznie wiem, nie lubię Twitcha. Słów mi brakuje czasu. Strasznie nie lubię nie Twitcha. Nie lubisz, okej. Okay. Czyli wszystko, co się dzieje na Twitchu, już nie lubisz. Tak. Czy masz jakiś taki... Mam nałożony filtr, że Twitch to... Filtr, to, że o, gówno. To nie tyle, że gówno, ale chodzi o to, że
Raz, że wkurwia mnie sama platforma tym swoją polityką, że mają tak bardzo rygorystyczne określenia no na tak, dane to rzeczy, też mnie zawsze wkurwiało. Które są bardzo często z dupy wyjęte, że twórcy są tam kurwa związani kajdankami praktycznie, a dwa, no. Że z drugiej strony są bardzo bezkarni i bardzo często mogą kurwa robić co chcą i kurwa robią chujowe rzeczy mega. I to mnie wkurwia na przykład na Twitchu. I to też mnie dotknęło, więc jakby dlatego jestem uprzedzony do Twitcha i no nie tak, śledzę. Jest I dziwnego, to jest powód, nie? Dla którego nie śledzę go. Ja jakoś nigdy nie śledziłem z tego względu, że jakoś po prostu mi sama platforma nie siadała. Ale z drugiej strony... No nie wiem, korzystałem z YouTube'a sobie, a nie jakby... Z drugiej strony... Ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że wchodziłem na Twitcha i go przeglądałem tak jak YouTube'a, żeby coś poglądać i patrzę, o tu ten streamuje. Ja też nie tak, wiem, nie miałem, tego, też nigdy, tak nie miałem, też tak nie miałem. Dziwię, nie dziwię mnie to strasznie. Ale z drugiej strony, to jest coś, o czym nigdy nie mówiłem na odcinku, to też ciekawe, nowa rzecz, której nie mówiłem jeszcze. Jestem projekt managerem Full Focus. I bądź co bądź... Okay. A to nie jest fokus, jakoś widoczne w napisach czy coś? Jest, ale nie mówiłem o tym nigdy na kanale. Okej, no. Bądź co bądź, spowoduje to, że stykam się ze społecznością Twitcha, bo widzę się z tymi ludźmi i gadam z nimi. No tak. Bo jakby Full Focus jest kanałem, który polega na tym, że to jest jakby teleturniej o League of Legends i tam zapraszamy streamerów, którzy przychodzą. No tak, głównie streamerzy z LoL'a, no to działają na tym Twitchu tak. Sobie, nie? No i więc moim zadaniem jest koordynacja tego planu całego tam, więc ja tych ludzi wdrążam w odcinek, mówię im siema, będziecie dzisiaj robić to i to, przygotowuję te odcinki i jakby wymyślam pytania i tak dalej, nie? Ja się tym zajmuję. Więc jakby, no tak, no i co? Więc znam, jestem pewien, że znam więcej ludzi z Twitcha niż ty teraz, w tym momencie. No bo, na pewno, bo czasem... Bo tyle, jak... takie ksywy poznałem, takich ludzi. No ja też przez to, że mówisz, właśnie, układam pytania ale dla zobacz, tego i tego, czy coś takiego. I powiem ci szczerze... sprawdzam sobie tych ludzi. I patrząc z awersji, ludzie... Czy patrząc z doświadczenia, z awersji, co ja pierdolę? Patrząc z doświadczenia, no. Ci ludzie, którzy mają mniejsze liczby, są w chuj mili. Milsi niż ci, co mają większe liczby. Ale, a w kontekście tego jednego mówisz, bo i popularni przychodzili i tacy mniej znani i też, mniejsi, tak? I zwięksi. I to sobie porównujesz w ten znaczy, sposób, wiadomo, tak? Że to nie jest jakiś ten, to nie jest jakiś wyznacznik, że ktoś jest popularniejszy, to jest od razu chujem, bo zdarzały się wyjątki no, oczywiście. Zawsze, no, na przykład wiesz. Bardzo miłą personą jest Nerwarien. To jest człowiek, z którym bardzo łatwo się pracuje, jest bardzo przyjemna praca z nim. No, on się wydaje taki właśnie taki, że ma to za pracę, jest, taki, jest że ma taki harmonogram, spoko, kurwa, jest taki spoko. Jest jak no. W zegarku. Jak się z nim umówisz na dany moment, to on przyjdzie, mimo że widzę 10 minut wcześniej, że on jest w lidze i gra ranketa, ale kurwa, kończy się do ranket, on wbija i jest na czas. No, on się taki właśnie wydaje przez pryzmat nawet publicznego. Ale tego, zdarzały się osoby, taki... które wiesz, które miały w piździe, spóźniały się... Gadałeś, zagadywałeś do a nich. A to jest żeby... chyba częsty problem, mi się wydaje, tak ogólnie influencerów. Duża część influencerów ma coś takiego, że nie traktuje tego jako właśnie jakąś pracę, że konkretnie cyk, 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 tu musisz być o tej godzinie, tylko a, wyjebane, nie? Wiesz co, ja się do tym łapię, wydaje, to też tak robię. Tak... No pewnie się zdarza, no nie jest ja to... Ja tak do Witka, Witek ma przejebane ze mną, z Witkiem cały czas, czasem. On się mnie coś pyta, egzekwuje ode mnie terminy, ja bardzo często... No, ale wiesz, ty jeszcze czasem, wiesz, masz dużo obowiązków i poza tym YouTube'em, i poza tym influencerstwem też masz dużo obowiązków, więc nic dziwnego, ale są właśnie też tacy ludzie, którzy po prostu nie mają tych obowiązków na głowie aż tak, a i tak, wiesz, wywalone po prostu. No właśnie, zastanawiam się, co oni kurwa robią. Nie wiem. Co ty robisz? Nie wiem. Od dwóch ja? Dni. Nagrywam z tobą, jemy, nagrywaliśmy, śpimy. No, no, to jest praca. Wszystko się dzieje. No. No póki co jeszcze tak. No ale ja bardzo często na przykład mam tak, że ja lubię rozluźnić tą atmosferę przed nagraniami, żeby ktoś wszedł na nagrywki już taki rozluźniony, nie? Więc jakby bardzo często zagaduję, wypytuję tam sposób? Różne... A, w ten sposób. No zagaduję, wypytuję różne rzeczy, tak wiesz, tak off-topowo coś tam podpytuję. No tak, czasami no żeby są osoby, się które... jak siedzisz z ziomkiem, kurwa, na czasami są osoby, nie, które są dorane przy łóżku, są zajebiste. Są osoby, które są dorane przy łóżku, są zajebiste, a czasami są takie osoby, że słyszysz, że on ci nie chce odpowiadać, że on ci tak jednym słowem odpowiada i takie masz takie... Wiesz, tak przyszedł po prostu robić robotę i ja siema, takie nie? Ja pierdolę, ten serio. Sposób. No. No ale to mi się wydaje, że tak ogólnie w świecie też tak to działa. Dziś na przykład zajebistego ziomka poznałem. Kogo? Ziomek się nazywa Kaseko. Oj, kolejna ksywa do sprawdzenia, dziękuję. Jest spoko ziomkiem. Ja lubię tych jest ludzi, spoko ziomkiem. Kaseko. Jest spoko Kaseko ziomkiem. LOL. Wiesz co on robi? Jest na Twitchu sobie. On Kaseko. Zaprasza typiarki, zamawia e-sportowe dziewczyny do gry w LoL'a i bajeruje je. A, że z jakiegoś tego. Z Nepala.
Tak, i on jest, i on, Nepal, to jest takie coś, że możesz zamówić sobie tam. Myślałem, że pre-made'a. z Fivera. Nie, nie, możesz... To miałem w głowie. Nie, to się nazywa Nepal, to jest specjalnie do gier. Zamawiasz sobie na przykład jakąś dziewczynę i ona ci przychodzi i gra z tobą, nie na Discorda. I on je zamawia właśnie do dziewczyny i udaje, że nie ma streama i na przykład, wiesz, bajeruje te dupy, że mówi, o siema, coś tam Karolinka u ciebie. Właśnie patrzę. I to jest śmieszne. Ten... Fajne. No, jest takim spoko ziomeczkiem. Spoko. No i dużo takich właśnie ksywek poznałem, gdzie ktoś się okazywał spoko i się fajnie z nim pracowało, jest git. Ale to w ogóle nie ten temat, mieliśmy gadać. No możemy wrócić do tego tematu YouTube'a. Mi pierwsze, nie wiem czemu przychodzi teraz na myśl, mi przychodzi taka osoba, która kiedyś była w miarę działała w internecie, a zniknęła. Znaczy też działa dalej w sumie, ale nie na YouTubie. Kajko, pamiętasz taką osobę? Pamiętam. Miał książkę nawet swoją, miał nawet książkę swoją. Pamiętam. Kajko. Miał obozy? No. A ty byłeś na obozie? Nie, ja byłem wtedy z Gamelonów, z Naruciakiem, Nitrem chyba. Gdzie jeszcze, nie pamiętam już. I co robiłeś na obozie youtuberów? W sensie, steel, o, ja steel. Wiem co robiłeś, ale jakie tam były aktywności? Co wy tam robiliście z tymi ludźmi? A, że z ludźmi z tego? No to kurwa, nie wiem, w gałę graliśmy, pamiętam. Czyli oni zapłacili za jakieś to, za bilety, takie... wyjebali no, siano. No siedzieliśmy tam z nimi, były jakieś ogniska. Ich starzy wyjebali siano. Ich starzy wyjebali siano za to, żeby ich dzieci, które nie mają kolegów, mogli pójść z kolegami z neta, których uważają za youtuberów. No trochę to działało po prostu jak obóz zwykły, nawet nie wiem, czy to cenowo nie było jakoś wiele droższe tak naprawdę. To było droższe. No i... no nie wiem, ale też nie wiem, nie wiem ile to... nie pamiętam już ile kosztowało, nie wiem też ile normalne obozy kosztują. No ale to wyglądało jak zwykły obóz, tylko że dodatkowo byli tam sobie influencerzy, nie? Po prostu. W ten sposób to działa. A teraz ciekawe, bo teraz się tego nie robi jakoś. Robi się. Miał taki... Tak? Robi się. Dobrze to działa? Bo kiedyś był taki pik popularności, że dosłownie wszystkie firmy, kurwa, robiły te obozy i było coś takiego. Cały czas są obozy Teamu X i nawet dzisiaj widziałem... A no tak, obozy Teamu X są jeszcze. Dzisiaj no, ale widziałem też ogłoszenie, były jest takie... pół kolonie z influencerami. Kto tam będzie? Aha, czyli dalej Klaudia, to działa. Klaudia Sadowik, Młoda Nikola, kto? Emila Kostyk, Roża Wojczak, Paulina Hornik, Madeleine, Kamila Lapa, Kuba Tutu, Bartek Szydlik, Dawid Sagnax. Okej. No to ja kojarzę z wyglądu tych ludzi. Ja nie mam ich. Ale ja jestem spierdolony, bo ja przeglądam wszystko. Ja jestem pojebany na YouTube, ja kurwa obserwuję wszystko. Z wyglądu też bym kojarzył, ale z ksyw to ja kojarzę tak mało ludzi teraz, co są aktualnie w internecie. Tylko tą starą gwardię, kurwa, taką. A czemu Team X3 nie działa? W sensie, że ma Maja Views, jak myślisz? A poczekaj. No, nie... Czemu? No. Nie mam pojęcia, czemu ludzie bo mają jakby... w dupie Team X3? Jak a to weszło, to się zaczęło, to jakoś w ogóle przegapiłem ten moment, kiedy to się stało, że Team X2 se poszedł... Oni mają normalnie daily, stary. Patrycja Mołczanow, Natsu i tak dalej se poszli coś a robić. A nie mają daily, stary. Jakoś przegapiłem ten moment, więc... No mają po 30 koła viewsa, ale nie robią daily. Może co to dwa dlatego, dni. Ale co robili dwa na dni. Początku daily chyba. No bo Team X2 działał nawet dobrze w sumie, bo mieli spoko viewsy, robili to daily. I byli nawet zgrani, plus minus, i coś tam się o nich gadało ciągle. O Team X3 faktycznie nie ma nic. A czemu rozpadł się Team X2? Nie wiem. Nie rozpadł się, no oni mieli rok to robić. I robili, tak samo jak Gen Z no, mieli czemu? Rok robić, teraz też nie robią. Poszli jak na Gen Z nie robi? No nie, to nie działa tak, że teraz jak będzie nowe twoje 5 minut, Gen Z starego już nie będzie, tylko oni pójdą na swoje kanały, a Gen Z będzie nowe? Nie, nie tak działa? Chyba to Team nie. X tak samo działa, że na rok mieli tylko być oni jako twórcy na kanale. Co ja kurwa będę oglądał, jak nie Gen Z? No nowe Gen Z. Co, czemu ciekaw nie? Jestem, jak mi się spodoba właśnie. Przywiązałeś się za bardzo? No ja lubię, ja fuj lubię Gen Z, stary. No ale to oni dalej będą działać. Dzisiaj oglądałem no, stary wiadomo, taki film. Tak, no. Słuchaj, oni poszli do sklepu, i kupowali rzeczy za złotówkę. No to oglądaliśmy go, jak jadłeś na Discordzie. No ja, ale ja zawsze jem i oglądam Gen Z, ja kocham ten no kanał, wiem. Kurwa, to jest mój ulubiony kanał. A oni nawet też się wyrobili viewsowo, na początku oni nie byli jakoś tak mocni, a teraz kurwa popańkę robią. Więc to im się wyrobiło jakoś mocno, fajnie. Bo to jest stworzenie... jakby takiego kreacja, do której się przyzwyczajasz i sobie jakby, wiesz, budujesz jej obraz i się do tego, i jakby chcesz się no, tym trochę dzielić tak. Codziennie. I na przykład ja w chuj teraz, co ja kurwa będę no to oglądał? Tak samo jak było z ekipą tego Daily Freeza, co robił pierwsze, nie? Też tak działało, że przywiązani ludzie byli do tego, że codziennie 15 film wlatuje i go sobie puszczają, nie? To też jest dobre w sumie.
My tak na bardzo małą skalę w porównaniu do tego, taką malutką, taką robimy, to z tym śpimy, nie? Że też ludzie tam, chociaż 5 osób przyjdzie o tej 22 i będzie oglądać i czekać na to. No właśnie, to co ci mówiłem, że boję się, że w pewnym momencie to przestaniemy robić i kogoś zawiedziemy, że ktoś będzie takie... No ale to co, no ekipa Freeze też przestał robić, no i co, i co? No i co, i co, i gówno. No i co, no i gówno, no. Co to, co się dalej? Co się to interesuje? Gówniarzu. Music Soul, Roxana Węgiel będzie, a to już było, sorry, szkoda. Na Team X, banner zmieńcie. Tak, to był koncert. Team X, zmieńcie banner sobie. Dobra, a wracając, kto jeszcze był taki na YouTubie popularny kiedyś, a nie działa już tak teraz? Nie krytyk, krytyk. Ej, Olu, żeś powiedział teraz, faktycznie. Zobaczmy, nie krytyk. Mi na przykład od razu pierwsze co przychodzi, no to wiadomo, że idzie Joker, bo od tego się zaczęło naszych czasów. Ale co śmieszne, tak teraz ludzie już zapomnieli tak totalnie o idzie Jokerze. Poza osobami z branży o nim nie pamięta. Bo jest inne pokolenie YouTube tak teraz. Tak, totalnie. No właśnie teraz... mi się wydaje, że jak on by wrócił nawet na YouTube'a full, kurwa, fajne rzeczy zaczął robić, tak by mieli wyjebane. Chociaż nie to wiem. To już nie jest pokolenie Jokera, kolorowy Jokera, vlog na przykład teraz wrócił teraz, zobacz. Kolejny rok, no, największy powrót. Wrócił i fajnie mu to poszło. Przez TikToka sobie tam zaczął. A wiesz, kto wrócił jeszcze? Nie krytyk, krytyk wrzuca stary normalnie filmy. Ale wiesz, kto wrócił jeszcze, na kogo nie zwracasz uwagi? Kto wrócił po powrocie długim? No kto? Ktoś miał długą przerwę, a wrócił teraz i znowu jest. Ale nie jest popularny. Do głowy. No to no to słuchaj, uwaga. Lekko stronniczy. A, no ale to nie jakiś czas temu chyba już ten, mieli tam przerwę. I wrócili, nie? Ale to nie oglądam też, więc... Ej, lekko stronniczy to było trochę śpimy. Tylko kiedyś, w krótkiej kiedyś formie. To oglądałem trochę, ale też Słyszysz? Nie byłem na bieżąco jakoś. No w tak. pewnym sensie lekko stronniczy to było śpimy, tylko w krótkiej formie. Po części w sumie tak, no tylko bardziej dopracowane, a u nas mamy wyjebane akurat dopracowanie. Kurwa, nie, pewnie nie, gdybyśmy to dopracowywali, stary, fajnie montowali i tak dalej, takie gadki, to by się bardziej to przyjmowało, ale... Nie mów mi, że to nie był genialny pomysł z tymi kamerkami, żeby kupić te kamerki najtańsze, kurwa, i nagrywać to no na tak, OBS, no, na jakby na właśnie to ciągle się tego trzymamy, jakby to ma mieć ten urok swój taki, tego, nie? Że, myślisz, że nie dopracowujemy właśnie jestem tego ciekaw, czy bardziej. Ktoś zwraca uwagę na obraz w filmie, w sensie, no bo ja na przykład za chodzę każdym codziennie, razem jest kurwa, inny. Ja codziennie chodzę i włączam pierdolę lampkę tutaj to, tam coś ten przyciemniam, tu gaszę tego neona, żeby nie świecił do oczu. Czy ktoś no ja tym przyciskiem sobie po prostu włączam te lampy. I no mam tak, jeszcze ale... taką lampę, co mam na ścianie i ona jest włączona i mnie teraz oświetla, jakbym ją wyłączył. Ale ty masz codziennie, aha, dlatego taki jasny jesteś. Ty, fioletowo się zrobiło. No teraz to jestem ciemny. Teraz całkiem. Jest tak samo jak ja masz. To dlatego taki jasny jesteś. No ja mam tą... O. To ja też odpalę sobie. Ja mam... Nie softboxa, to nie jest softbox. Nie mam softboxów. Jakbym softboxy odpalił, stary, to masz... O, w ten sposób. Widzisz? Teraz są softboxy. O, i mi lampy z tyłu wyłączyło. Odpal te z tyłu, ładne są. No muszę włączyć. Tylko to jest lampa ta, co mam tam na ścianie. No byłeś u mnie, to widziałeś, nie? Widzowie, nie... Nie widzieli, ale... Czekaj, które to jest? Philips Hue. No ale właśnie jestem ciekaw, czy ktoś zwraca uwagę w ogóle na to, że te światła są z tyłu i dołączone. Nie wiem, to są takie rzeczy, coś mi się zmieniło. Nie, wszystko to samo. Ale... Przepraszam, kurwa, puknąłem. Chciałem sprawdzić, czy się nagrywa na tym mikrofonie, bo mi wyskoczyło coś, że się zmieniło. No to wytniemy ten fragment, jak pukasz. Nic nie wytniemy, stary. Nie wiem, noc. Zapomnę, kurwa, z tym gadaniem twoim na kanale. Z tym gadaniem też. No. Dobra. To wracając do tematu, po raz 20. Lekkostronniczy. No co z tych lekkostronniczych chcesz? No wrócili po czasie przerwy i teraz są i nie było ich i teraz są. Tak? Czekaj, bo tego nie sprawdziłem. Byłem na ich kanale i nie sprawdziłem, czy mieli przerwę. Karolek ma nowy kanał. Tak, ej, to newsa fajnego zapodałeś, serio? No. To prawda? Zaraz zobaczę. Tak, ja akurat śledzę ostatnio, co sobie Karol rzuca i patrzę. Karolek, sprawdźmy. Ty, a Naruciak, na przykład taka persona jak Naruciak żyje, coś robi? Właśnie też mi się nie wyświetla w ogóle. Tak, ma dużo viewsów i co... 2-3 dni se wrzuca. Okej, okay, to nie mój target totalnie. Chyba tak, nie sprawdziłem. Chyba tak by było.
Logo, dlaczego nie? Ty, Karolek ma... Karolek w ogóle ma 2 miliony subów, co jest? Ty... Joki potężny. No. 2,3 miliona, ja. Ej, faktycznie, miał 6 dni temu duży film, 250 klawiusa, 240 ponad. Znikam dzisiaj, ja, jutro ty. Tak. Ale mnie przeraził. Jest zastępczy kanał, bo on miał ten problem z lutym dolarami. To nie jest zastępczy kanał. No, to jest nowy kanał. Nie jest nowy, napisał w opisie zastępczy kanał i nic nie ma tu poza intrem. W ogóle fajne intro ma Karolek to. Intro. A dużo w ogóle pod takimi właśnie, na przykład Karolek, takich komentarzy jest, że właśnie teraz pierwszy przeczytałem, który jest najbardziej lajkowany. Zrobiłeś mi dzieciństwo. I dużo tak w ogóle pod takimi youtuberami pisze. Na przykład jak od Stu też jest jakiś temat, to też dużo komentarzy się pojawia takich właśnie, że zrobiłeś mi dzieciństwo. Jestem ciekaw, ile ci ludzie mają lat teraz, co piszą taki komentarz właśnie. No my nie zrobiliśmy dzieciństwa nikomu, więc to nie dopiero za 10 lat. Za 10 lat dopiero takie komentarze będziemy mogli czytać u ale siebie. Ale to jest dziwne, bo ja szczerze, naprawdę, teraz tak powiem całkiem szczerze. No. Ja uważam, że nasze filmy nie powinny być targetowane do młodszej widowni. To nie jest tak, że ja się wstydzę tej widowni. Tylko targetowane uważam, że... nie, targetowane tylko nie, ja uważam, ale to że my mimochodem pierwsze, i tak trafi to do po pierwsze, my się nie każdego, pierdolimy no. z językiem, przeklinamy jak leci. Po drugie, no oczywiście, że nie my strasznie odklejone rzeczy, pijemy ale my alkohol. Nie targetujemy tego do dzieci, ale my nie targetujemy tego do dzieci. Nie robimy takich rzeczy, które przyciągałyby dzieci. Ale tak czy siak przyciągnie to jestem ktoś, kto będzie jest... interesować właśnie... i ma 5 lat, to i tak to obejrzy. No. Jak 5 lat? 5 lat nie ogląda YouTube, ogląda? Nie wiem, jakby też w telewizji, czy jeżeli chodzi o jakąś muzykę, coś, oglądanie, kurwa, czytanie jakichś rzeczy, też za dzieciaka robiłeś stary. Takie, które nie były targetowane do ciebie, a może coś ci ja interesowało? Mam pytanie. Wiesz, to tak ten, no mam pytanie. Pytanie? No czy piosenka Umbrella od Rihanny? Okej. Okay. Jest to parasolce? Nie wiem, żeś rzucił kiedyś ten, bo, żeś bo rzucił. Ja, bo nie ja, znam tekstu. Bo Umbrella. ja usłyszałem ostatnią Gdzie piosenkę, jest? Nie? I mi się tak skojarzyło, że to jest taka zboczona ta piosenka i miałem takie, co jest kurwa? Stary, dużo rzeczy jest w ogóle, jak oglądasz teraz, to w ogóle jest fajna taka rzecz właśnie do oglądania, jakieś nawet seriale, stare bajki i tak dalej. Jest tam w chuj takich podtekstów, które rozumiesz teraz. Niekoniecznie jakichś tam seksualnych czy coś, ale po ale prostu na przykład, takich, ale powiedz mi, czy Rihanna Umbrella... Które dopiero teraz. Czy Rihanna Umbrella nie ma zboczonego tekstu? Nie wiem. No nie wiem, właśnie patrzę tekst. Zboczony. Czy jest? Nie wiem, czy jest zboczony. Jakiś no Wendy właśnie... Sunshine. No jakieś miłości coś tu jest, ale... Nie chcę mi się czekaj, tego... który to był moment? Teraz tłumaczyć. Coś na pewno, no, człowieku. Czekaj, co to było? Ale ba... Co to był za dźwięk? Co? No nie wiem, zmywarka mi wybuchła chyba. Ach, nie wiem, ale na przykład wiem, że Akon Smack That jest zboczone w chuj na przykład. Co ty się dzieje? Nie wiem, jakaś wyścigówka mi pod domem jeździ. A. Akon Smack That? No. Smack that ass. No to o to tak chodzi. Czy nie? Tak. No dużo właśnie jest takich, wiesz, rzeczy, które za dzieciaka, gdy ciebie to trafiało, to nie rozumiałeś tego, ale to też nie było pewnie targetowane. Chociaż no nie wiem, jeżeli chodzi o tą muzykę, no to wszędzie leciało w radiu w sumie, więc to tak było do ogółu targetowane. No ale bajki na przykład były stricte do dzieci targetowane, a też jest dużo takich różnych podtekstów dla dorosłych i innych takich rzeczy. No ale nie jest było szkodliwe w ogóle za dzieciństwa. Nie rozumiałeś tego. Nie, nie było wiem, czy się spotkałeś z tym, ale teraz jest bardzo dużo cenzura na bajkach w ogóle. Właśnie... Widziałeś? Też miałem taki plus minus pomysł na jakiś odcinek, żeby o bajkach pogadać, bo nie oglądam aktualnie tych nowych takich a właśnie a ja widziałem na TikToku, bajek. Mi się wyświetlił ostatnio TikTok, jak wygląda nowa wersja Lilo. Ja ci wysłałem. Widziałeś ja ci wysłałem to? Fajny TikTok. Nie, ale wysłałem ci inny, okay. Dlaczego stare bajki były fajniejsze i tam było coś... Tak, tak, że łysy wiem. Jak plecy mu. Tak, tak, ale... w Lilo i Stitch jest taka cenzura stary w nowej wersji tej, bo tam jakiś remaster był. I okay. Na przykład jest scena, w której Lilo wrzuca Stitcha do pralki i zamyka go i on tam jest prany. I oni to wymienili w ogóle na kurwa jakieś pudełko na pizzę, że on tam wszedł do pudełka na pizzę.
Aha, czyli nawet w ten sposób cenzura. No już, żeby czasem ktoś zwierzaka nie wrzucił do pralki, wiesz, że ten sposób. Ciekawe jestem, jakby Shrek jakiś na przykład był przerobiony na teraz. A co było nie tak Shrek? Nie wiem. O, nie wiem. Na przykład Shrek jest miłością mówili. Uwięzili. Uwięzili smoczycę. Teraz by się mógł ktoś o to spiąć na przykład może, nie wiem. Albo jakieś seksualne podchodzenie do księżniczki, nie wiem. Nie wiem. Żyjemy w dziwnych czasach. No właśnie tak ty. Bo tak też miałem myśl przez chwilę taką, że cenzura nie idzie właśnie w taki pojebany sposób. Aż idzie. Idzie i to nie tylko tak cenzura, naprawdę wszystko idzie w pojebany jest sposób. Cenzurowanie. Ja mam wrażenie, ale że właśnie ja jestem nie pasuje ciekaw do świata. Dlaczego? Czy dlatego, że jest taki łatwy przekaz tych informacji teraz i każdy może się wyrażać publicznie, że trzeba tak ucinać stary takie rzeczy, czy... Gdybym ja się mógł wyrazić w 100% o tym, o czym myślę, to ludzie by tego nie chcieli słuchać, kurwa. Gdybym mógł powiedzieć to w chuj to, co mam na myśli w głowie. Ale w telewizji też nawet dużo było jakichś takich, wiesz, rzeczy, które teraz też są zakazane, na którymś tym nawet wspomnieliśmy chyba. No tak. Ale można zawsze założyć swoją własną platformę albo przecież stronę i wyrażać wszystko. Przecież wczoraj oglądaliśmy chyba. Wczoraj oglądaliśmy 13 posterunek, nie wiem, nie, to było przedwczoraj. No, jakiś czas temu. I był ten no, słynny odcinek. No z tym, właśnie, ta słynna wiązanka. No, no więc chore właśnie. No teraz jak na to patrzysz, a wtedy to było takie normalne, no. Więc to też się zmienia. Ciekawa sprawa. Ale też Karolek Games. 5 lat temu. A on miał w ogóle swoją drużynę sportową, mistrz Karolka. Ej, faktycznie, no było coś takiego. Była moda na drużyny sportowe, zauważyłeś? I no, Izak też miał jakiś, Izak Obors. Pompa Team był. Pompa Team też był. Co jeszcze było? No bo myślę, wydaje, że po prostu wiesz, było to stricte związane z tą działalnością YouTube'ową. Nie, i widzieli była moda w tym na jakiś potencjał. Ale była moda na e-sport no tak w Polsce przez długi czas, jak Counter-Strike był. No była. Tak. Counter-Strike i LOL też przez jakiś czas był też popularny, nawet wcześniej tak trochę. No już chyba nie wróci, co? Po prostu sobie, wiesz, widzieli jakiś Fortnite biznes fajny w tym. Ale Fortnite chyba nie jest sportowo aż tak bardzo był w Polsce. Ale byli gracze. Za granicą bardziej. No byli, Freeze nawet jeździł gdzieś tam do Stanów grać mecze z kurwa ninjom. Ale jaja. No. A co się z ninjom stało? Żyje? No właśnie, nie wiem. A propos ninja takich ludzi, co mówiłeś, że umarli. This is Breaking Fortnite na przykład wrzucił film jakiś wczoraj czy przedwczoraj i ma 100 tysięcy wyświetleń, więc... A wiesz, że w czwartek jest tłusty czwartek? W ten? Nie, nie wkręcisz mnie. Gdzie w ten? Co ty gadasz? To jest na początku roku zawsze jakoś. Ale to jest zajebiste, bo to jest mój najlepszy wkręt. To jest sama rzecz w ogóle. No, mi się wspomniało, bo nie wiem, bo to jest taka wkrętka, na którą dużo osób się łapie, jak im to powiesz i mówią, tak? O, zajebiście, czemu? Idzie po pączki. Nie wiem, ale często tak jest. Często tak było jakoś ten... A wiesz, że Black Week jest w ten weekend? Nie w ten weekend. W który weekend? To akurat wiem, bo widziałem. Jezu, się wystraszyłem i telefon zawibrował i spadł. Co tu się dzieje w tym mieszkaniu? Dobra, Black Week. Ty się zdziwiłeś, że jest teraz, że znowu. A jakby to właśnie 25 listopada to jest. Lol. Czyli teraz dużo też firm robi w tym momencie Black Month już, że masz cały miesiąc jakieś zniżki. A wiesz, to że to scam jest tak naprawdę. Jest scam, tak naprawdę nic nie jest taniej. Wystarczy sobie poobserwować ceny i... Tak, no. I to jest drożej nawet. Niż o, świeci ten Media Expert. No i pralka taniej 1000 zł. No coś mi tu nie pasuje. Mi się wydaje, że ona była tańsza. A kupisz tą suszarkę do prania? No może. Na razie nie robiłem prania jeszcze, ale mam sporo rzeczy do nie robiłem prania, nie myję się. No nie, no od tego czasu, jak powiedziałeś, że kupiłeś, to akurat wtedy zrobiłem pranie, miałem wszystko wyprane, więc jeszcze jest już góra łachów, ale jeszcze mam w czym chodzić, więc góra trupów. Może w niedzielę zrobię, w niedzielę pranie zrobię. Ale oprócz youtuberów, którzy byli na topie i umarli, w sensie zasięgowo, są też tacy muzycy. No to jacy na przykład? No tak zwani one hit wonderzy, nie? Kto był w Polsce one hit wonderem takim jakimś? Czy nie masz teraz na myśli polskich jakichś? No bo no, polskich raperów to by się znalazło. Tede na przykład miał swój naprawdę mocny okres.
A teraz taki. Nie jest popularny już? A teraz, no nie, już nie jest, tak mi się wydaje, od jakiegoś paru lat na topie aż tak bardzo, jakimś mainstreamie. No nie. Ale też chyba on sobie odpuścił po prostu, jakoś tak nie puszował tego mocno, więc... Za granicą łatwiej mi jest dalej, znaleźć ale... One Hit Wonderów. No właśnie, w Polsce no to byś wymienił Roni Ferrari na przykład, nie? O, no, to dobry byś przykład. Byś wymienił Roni Ferrari, byś wymienił... Chociaż jakiś Roni Cyplis. Ferrari, nie, Roni Ferrari jest two hit wonderem. Miał dwa dobre hity. No później też miał dobry, ale origami. To było po origami, czasie, gdzie... Origami było ale lepsze w chuj. W tym czasie zobacz, że w tym czasie, no jak to wydał, co to było tam, co to, jak to się nazywało? Roni Ona Ferrari. By tak chciała. Ona by tak chciała. No to w tym czasie też wydawał dużo nutek jakichś Weekend. I tak dalej. Weekend. I miał strasznie mało, miało viewsów. No, Weekend. Ja nutkach. Uwielbiam ją. Tańczy dla mnie. A to jest... Tak, to tylko ten. Nie no, oni są dość popularni przez to, czy tamten. A The Weekend wpisałem, kurwa, to jest Weekend? No tak od razu jakoś. Weekend. Nie no, mają też po 100 coś milionów, tylko to jest właśnie, kurwa, to Disco Polo, nie? Że to tak. Z pizdy nabija się jakoś ten. 4 miesiące temu milion. Nie no, oni tam działają se dość. A okay. Kubik na przykład, kojarzysz takiego gościa, jakiś Kubik był? Tak. Milion ma subów, wow. Bił się na fejmie też jakiś czas temu chyba. No i coś sobie wydaje dalej. Ale mama. Na przykład był taki raper, który miał dosyć dużo viewsów na jednym numerze. No. I to był raper, który nazywa się. Ja mam zawsze problem z tą ksywą i z nigdy nie wiem, ale chyba Zamsone się mówi. Zamsone, i on miał piosenkę no. Bibi, to była bardzo popularna piosenka. I ja sobie ostatnio wróciłem do jego numerów teraz, w sensie, bo on wydał płytę niedawno. I to ci nawet wczoraj mówiłem, no że polecam ci w chuj tą płytę. Faktycznie, zajebista jest. Subów ma dużo. No to ma tu po pół miliona, milion. Zajebista jest ta płyta. No nie jest to mainstream jakiś, ale on był jakiś mainstreamowy bardzo? Może nie być mainstreamowy, ale tam jest taki skill tam jest. Kurwa, on takie innowacje robi, stary. Tam jest coś innego zupełnie. Bo to jedno, że chłop robi swoje bity. W tej nowej płycie mówisz, tak? Tak. Jedno, że chłop robi swoje bity, a Dubaj, dwa... co to na iPhone? No tak, że on tak sam tak, robi. Tak, a ten. Dwa, że on wymyśla nowe stilo. Jakie? Ale jakie stilo? Na przykład ten pierwszy numer z płyty, to ja jestem kurwa zakochany tym, jak on tam leci, nie? Jaki to jest? Nie wiem, musiałbyś odpalić, albo na Spotify sprawdzę. Palm Angels też jest fajne, ale w Palm Angels on strasznie akcenty ma poprzestawiane, ma Palm Angels, nie, to jest chyba to, nie, że tak mówię, że nie mówi Palm Angels, nie wiem, tylko Palm Angels. Nie, słyszałem właśnie. Co ciekawe, nawet mam go teraz tutaj w tym, na Spotify od razu, pierwszy ten. Cena ambicji. Kojarzę to, czekaj. Takie tak, pianinko. Bo to Mati puszczał. Mhm. No to mi się wydaje, że muszę sobie przesłuchać ten, bo tak sobie puściłem to. Ciężko coś tu powiedzieć, musiałbym sobie to się osłuchać z tym. Nąć. No fajne. Na przykład jesteś fanem Chivasa, jeżeli chodzi o muzykę, taką też nie jest to chyba. No, jestem, ale mam wrażenie, że... się popularniejszy już, ale tak top mainstream nie jest to, ale no... Z jakiegoś powodu ja się na nowo zajawiłem Chivasem i nagle pół kraju się zajawiło Chivasem. Jakiegoś no powodu. No właśnie tak, on strasznie duże liczby robi nawet. No, ale ja się nie dziwię, bo jest dobry. TikToków dużo wyskakuje. Nie dziwię się, bo jest dobry. No jest dobry, chuj. No tak, no. Myślę jeszcze kto... Miałem w głowie jeszcze jedną osobę. A, wiem! Jak się nazywa ten ziomek, co nawijał o tym, że jest marynarzem? BKKSH. BKKSH. Beka... No był taki ten. Faktycznie. Ale to jest... No, on ma strasznie małe tety teraz. Albo... Albo na przykład Tymek, stary. Co Tymek robi teraz? Kto puścił Tymka? Kto puścił Tymka? 10 dni temu 100 tysięcy wyświetleń ma coś. Z Julią Wieniawą tu coś rzuca, coś. No on tak... Mi się wydaje, że Tymek ma swoje specyficzne też takie grono fanów. Ma. On teraz takie jakieś artystyczne mocno to miałem jeszcze jedną robi. Osobę i miałem powiedzieć i zapomniałem powiedzieć Tymka. Tak samo jak Kukon też ma takie kukoniary, kurwa, fan. Kukon ma bardzo duży fanbase akurat. Ma też spory. Poczekaj, bo zapomnę teraz. Miałem BKKSH.
No ale Tymek też miał w chuj hit, a teraz też tak mniej słychać o nim. Ciekawe, czy Soblen sobie też tak będzie, bo on teraz ma przerwę jakąś Sobel, a ciekawe, jak to będzie wyglądać po... Nie wiem. Jakie on ruchy zacznie robić, bo na pewno, no jak wróci coś, kurwa, to coś zrobi potężnego, ale to utrzyma. Kurde, nie przypomnę sobie... MC Silk, człowieku. A tam MC Silk. Kurde, no nie przypomnę sobie. Ale z Polski? Tak, miałem, jak powiedziałem, BKKSK, to mi się od razu... A, wiem! Shafter. Nie, Shafter też, ale on zrobił przerwę. Shafter w ogóle miał wydać płytę z Taką i nie wydał jej. No coś tam były, jakieś ploty i tak. Są liki z tego, ale stary... Żabka. A, Żabka! No, no. Też mi gdzieś to jakoś tak... się połączyło w mózgu, ale miałem tak, że mi tak... i powiedziałeś no. Tak, że jeszcze ktoś i BKKSK i też mi się Żabka miałem tak. No ale ja miałem tak głęboko, nie mogłem tego wydobyć z siebie, naprawdę. Ja słuchałem ostatnio Żabki. Żabol w Szanghaju. Tych numerów, stary, no. Żabka XD, Żabka LOL. LOL, ale padaka. Żabka rzeźnia jest zajebista. No, ale rzeźnia dyskoteka. Na serio. No. Ale to tak nie... Koza. Też miało taki, to był taki bardzo podziemie na tamte czasy, to był... Koza raper. Że koza? Koza, po prostu koza. Raper, no. Koza bypass. No. Tak? No. To też miał ten, ale to też takie, wtedy mi się wydawało, że to było takie podziemie, nie? Jakieś oczywiste, ale... No to, a to nie śmieszne, że teraz będziemy mówić o tym i ktoś napisze, na co wy pierdolicie, on dalej wydaje, ja go dalej słucham tutaj, coś tam. No oczywiście, że tak, ale to patrzymy o liczbach, nie? Jakiś... No, mainstreamie. Czy... Ciekawe... No właśnie, na przykład taki Żabka czy Koza mieli mi się wydaje, szansę wejść do mainstreamu takiego, ale jakoś tak nie weszło. Wej. Nie, ale no... Moją topką w tym momencie, jeżeli chodzi o polski rap, taką no, prywatną, to co jest? Chivas no. I Zamsone. Okej, okay. Ja nie wiem. To jest to jakbyś miał sprawdzić moją playlistę, co leci mi tak na górniku, z aktualnych to nic, z aktualnych to nic. Ale nie, to jest, bo inaczej, bo masz takie momenty w życiu, ja przynajmniej tak mam, nie wiem czy też tak masz, ale ja tak mam, że no. Puszczasz sobie jakiś rodzaj, jakiegoś wykonawcę, bądź jakieś numery na głośniku albo na muzyczce i sobie czegoś słuchasz i to przez pewien okres sobie leci. Teraz ja mam właśnie ten okres, że puszczam sobie Chivasa i Samsona. To masz tak od dłuższego czasu z Chivasem na przykład. No, Chivas mi strasznie siadł. Masz jakiś czas. No ja muszę z tego Zimsona sobie sprawdzę, bo... Zimson, Zamson, chuj wie jak to się wypowiada, ale sprawdzę sobie. Jego trakty z Zamsona to lubią, czegoś tak. Bo właśnie teraz mam taki okres, jeżeli chodzi o muzykę, że nie mam nic nowego, stary. Miele kawałki, o których zapomniałem i sobie przypomniałem. A wiem, tak bo przychodzę do ciebie, kurwa, i leci Rysiu Rynkowski od Jeffsona albo coś. No właśnie takie stare jakieś kawałki, kurwa, sobie. Na przykład z SB mam strasznie dużo tak właśnie, że no, to stare SB sobie słucham bardzo dużo ostatnio na przykład. Ja też, starego Białosa. Nawet jakieś BDS-y, kurwa, stare. Dzisiaj pół dnia śpiewałem o tym, kurwa, gang. A ostatnio, a wcześniej słuchaliśmy Jumpena. No i Jumpena jeszcze? Też mieliśmy Jumpena. Okres. Tak, Jumpena, no. Z 2.1.1.5 starym mieliśmy dzięki też jakieś nuty. Dup. No i ten, i jeszcze piosenka miłości słuchaliśmy. Piosenka o miłości, no. co robisz, też. Też słuchaliśmy, więc, no. Tak nie mam takiego czegoś, że jakieś nowości by mi siadły. No to ale mówię, posłuchaj Zemsona. Nie sprawdzałem po prostu. Albo Chivaska. Ja jestem nie, no Chivaska znam, ale całej płyty nie. Nie mogę tej bluzy dorwać, stary. Może. Już pisałem nikt wszędzie o tą bluzę. Nikt się nie zgłosił w komentarzu jeszcze, nikt, bo dziś o tym nikt, mówiliśmy. Nikt. Tylko nie wiem, czy to wyszło. Może nie wyszedł ten odcinek jeszcze po prostu. Nikt. W którym prosiłeś o bluzę Chivasa. Jest mi smutno. Ale jednocześnie jestem szczęśliwy, bo to jest 31 odcinek, co oznacza, że teraz ty będziesz to montował, nie ja. Musisz mi pokazać wolność jak, wiedzieć co miesiąc. Robić. Wolność na miesiąc. Musisz powiedzieć co robić. A templatkę mam do miniaturki, nic się nie zmieniło, prawda? Nic się nie zmieniło. Dajesz tam losowy obrazek od tym tematyce. Ja wam zdradzę jak to wygląda, jeżeli ktoś patrzy na ekran i też to zobaczysz dzięki temu. Możesz pokazać. A mogę? Czekaj, czy mogę to pokazać? Ale co chcesz pokazać? Photoshopa? Nie, Discorda, ale mogę go pokazać chyba. To wygląda tak. Siup. I siup, takie coś tutaj jest. I siemanko. I robisz sobie tak.
i podciągasz do góry, żeby nie było widać. I siemanko, widzowie. Co ty zrobiłeś teraz? Pokazałem, że to na Discordzie jest. Dobra, siemano. Dobranoc, idę sobie te tosty zrobić, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Poszedłem do żabki, jak coś update. Teraz będę jadł tosty. Dobranoc.